Trzej królowie, jak ich nazwała tradycja, symbolizują cały świat. Kłaniają się młodemu Chrystusowi, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, narodów, kultur, epok i religii. W zasadzie 5 muzyków. Nie z całego świata, ale z południa, z gór. To Jan Trebunia-Tutka i jego przyjaciele tworzący zespół Jasko. Tak jak Kacper, Melchior i Baltazar przynieśli Jezusowi dary, tak i nasi goście mają dla nas dar szczególny.
swoją muzykę.
wyjątkowego jest w tym góralskim przeżywaniu tych pięknych świąt? Albo na przykład, jak przyjdzie w odwiedziny do kogoś, na przykład kobieta, po góralsku baba, to wróży to straszne nieszczęście, albo w chałupie, albo na gazdowce. O, inaczej jak przyjdzie chłop. Jak przyjdzie chłop, a najlepiej ubrany w kozuchu, wtedy wróżyłoby to, że będzie przez cały rok szczęście i urodzaj. Na przykład. O którym zapomniałem powiedzieć, że dziewczęta po zjedzeniu Wigilii wyglądają i nasłuchują, z której strony pies zaszczeka, bo z tej strony kawaler ku niej przyjdzie. I tak też podejdą sićka na pasterkę, a po pasterce właśnie młodzi chłopcy, tacy jak, no jak, niełożenieni, jakby sobie wypatrzyli jaką ładną dziewczynę, która im się podoba, idą do niej w odwiedziny, sieją zbożem, składają życzenia. Może Andrzej kawałeczek tych życzeń byś powiedział? Nie będziemy przed. I gadają tak. Nie mamy owca przy sobie, ale możemy z widzenia złożyć. Na szczęście, na zdrowie, na to Boże narodzenie. Co by się wam darzyło, może użyć ku boskie stworzenie. Co byście mieli? Telu dzieci, kielu przy piecu śmieci. Telu krów, kielu sąsik uplów. Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok. Co by wam wypadł z pieca bok. Co by wam z pieca wypadła ruła. Co by wam graździnka troskę śrubła. Co by wam niczego nie chybiało, z roku na rok przybywało. A do reszty, co byście byli zdrowi i weseli, jak w niebie i anieli. Amen. Myślami jednak o przy tobie, pomimo że czas tylu zmienia, pod zdjęcie już mocno wyblakło, twój urok mroki od promienia. Przy starym demowym stole nie jeden spór już słyszeli.
spytą, wyganią z pościeli wiedźmę złą. Do misia i łocka zgróz na polu noc ciemna i wonie róz. Gdy świstak posłucha własnego cienia, spyto się, czy spać, czy budzić się mo, to w lesie ciemnym ryk głośny niedźwiedzia przy bocy ze wiesna idzie no. Idzie ciągle świt, a dobry chce zaśni. I nie wierzę, co tutaj się dzieje. To zasługa tu. Zasługa całej grupy. To może zapytałbym, co wyście tu z nami zrobili. Serce gdzieś tam i tak mocno bije, żołądek się trzęsie. No po prostu nie wierzę, co się dzieje. Ale to chyba wszystko jest nam potrzebne. Chcę jeszcze powiedzieć jedno, że uświadamiam sobie coraz bardziej. A przypomnijcie sobie, że o tym mówiłem. Że dzięki takiej muzyce, dzięki takiemu pięknemu śpiewowi, ja wiem, że Bóg jest muzyką. Śpiewajcie i grajcie całą waszą duszą. Za to wam dziękuję. Jestem dzisiaj wzruszony do łez. Cieszę się, że mogę tu z wami być i uczestniczyć w tak pięknym koncercie. Ksiądz prawa, tam gdzie idziemy śpiewać. Refren zaśpiewał nieżyjący już słynny podhalański muzyk Władysław Trybunia-Tutka, ojciec Jana, dając w ten sposób płycie inspirację i ojcowskie błogosławieństwo. Nasi młodzi artyści, wykonując dziś tę piosenkę, z szacunkiem przywołują pamięć Władysława Trybuni-Tutki. Szanowni Państwo, ja zgod
i Uniejowska Grupa Integracyjna Góry w Sercu. Thank you.
Mirosław Kowalik, raz, dwa, trzy. Czyli zintegrowaliśmy w jakąś całość. Nagrywamy wspólnie płyty, jak to Janek mówi, sprzedajemy potem za pół darmo, żeby ludzie mieli radość, cieszyli się z tego, co my robimy. I jakby ta nasza współpraca bardzo mi się kojarzy z tym, co robi właśnie Mirek, co tutaj wszyscy robicie, czyli integracja, integracja. Uczymy się słuchać siebie nawzajem, szanujemy każdego człowieka, zdanie każdego człowieka, szukamy w nim czegoś dobrego. Wykonawcy dzisiejszego koncertu mają dla ciebie niespodziankę. Jaką? Posłuchajmy wszyscy. Dusz naszy w ziemskim pobycie. Świąteczny czas przychodzi, co by nadzieję nam dać. Zewłocz krzyżni serca naszych trwoga. Tu dostąpimy zbawienia od Boga. Wyszło za pierwszym razem, dobrze. Jest to piosenka tytułowa z płyty, gdzie się spotkaliśmy z Jaśkiem, pracując ze zespołem Tabasco Club, przy czym tekst do tej piosenki napisała moja małżonka Izabela Domańska-Kowali, która tutaj jest obecna i gra z nami na flecie, z nami śpiewa. Jest to najlepszy tekst na tej płycie. Też chcielibyśmy podziękować najmłodszemu trębaczowi, który dziś ma debiut tu z nami, Pawłowi, synowi Mirka Kowalika. Paweł Kowalik. O,
oczywiście dziękuję wam, Mirku, przede wszystkim, bo włożyliście bardzo dużo pracy. To są naprawdę dość trudne piosenki, ale tak się nam tu fajnie gra, tak miło być tu z wami. Niektóre piosenki nawet zaczynają brzmieć lepiej niż na płycie nagrane. Bardzo wam dziękuję. I wam, którzy tu jesteście z nami. Ale ja na tej scenie widziałem jeden zespół, jedną rodzinę. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Polska Grupa Integracyjna. Kończy się dzisiejszy występ. Dziękujemy naszym gościom za wspaniały dar, za ich muzykę, szczerą i prawdziwą, za mądrość, która płynie ze słów ich piosenek. Połączyliśmy dziś radość płynącą z gór z entuzjazmem gorącego, termalnego Umiejowa. Nasi artyści udowodnili, że nie ma barier, odległości i słabości, których nie da się zwyciężyć. Wielką siłę czerpiemy ze współpracy, z integracji. Nie ma takich kilometrów długości czy metrów wysokości, których nie da się razem przejść. A drobny fragment słów jednej z piosenek, niech w sercach się zbudzi znów wiara w ludzi, niech będzie przesłaniem, z jakim wrócimy do domów. Pożegnajmy prawami artystów. Jan Trebunia-Dudka, zespół Jazgot, Uniowska Grupa Integracyjna i towarzyszący im instrumentaliści. Dziękujemy. To na koniec. Cuda nad cudami. Nema, nema, neka.
Thank you.
ojże miła mnie. A ja ci zapłacę, ja ci co kas padnie.